Dobry wieczór wszystkim. Witam serdecznie na spotkaniu na temat tego, czy dialog jest jeszcze możliwy. Ja nazywam się Ewa Rejman i koordynuję działania organizacji World Youth Alliance w Polsce. Dzisiaj mam zaszczyt gościć naprawdę wyjątkowe osoby, dlatego że są z nami pani Monika Jaruzelska, publicystka, autorka książek, warszawska radna, prowadząca program Monika Jaruzelska zaprasza. Witam serdecznie. Witam również, dziękuję bardzo. Ksiądz Mirosław Maliński, Malina dla studentów, duszpasterz akademicki z Wrocławia, duszpasterz z Maciejówki, autor książek i konferencji dla studentów. Dziękujemy, że jest ksiądz z nami. Witam. Oraz Szymon Pękala, youtuber prowadzący kanały Wolna Idei i Szymon Mówi, promujący ideę otwartego dialogu, zwłaszcza z ludźmi, z którymi się nie zgadzamy. Witam serdecznie. Witam również, witam wszystkich. Bardzo dziękuję za przybycie. I zacznę może od tego. Patrząc na to, co się ogląda, co się czyta, co się klika, mam czasami takie wrażenie, że nadal w XXI wieku potrzebujemy igrzysk. To znaczy tym, co się klika, co się czyta, są materiały typu ktoś wyszedł ze studia, ktoś rozpłakał się na wizji, ktoś rzucił mikrofonem, ktoś kogoś obraził. Tutaj patrząc na programy pani Moniki czy programy Szymona, one są zupełnie inne. I myśląc nad tym, na początku pomyślałam, że może one trafiają do jakichś niższych odbiorców, ale są zdecydowanie, tak mi się wydaje, zbyt popularne, żeby wchodziły w tą moją teorię o niszy. I moje pytanie brzmi, jak państwo sądzą, czy ta potrzeba igrzysk, nazwijmy to, jest naturalna, czy jest jakoś wykreowana sztucznie? A może z jednej strony jest naturalna, a z drugiej strony jest w jakiś sposób podsycana. Tutaj może zacznę od skierowania pytania do pani Moniki. No tak jak pani powiedziała słusznie, że ona jest rzeczywiście też jakąś naturalną potrzebą człowieka, żeby odbierać pewne treści poprzez duże emocje. I niekoniecznie też emocje pozytywne. Często to jest w ten sposób, że same tytuły, które się już tak stabloidyzowały, kiedy mamy do czynienia z jakąś debatą, czy też spotkaniem dziennikarza z politykiem, z innym publicystą, to potem mamy tytuły pod tytułem właśnie takie, ktoś kogoś zaorał i to masakruje. I tego typu słowa, i one mają właśnie zachęcać do tych igrzysk, które, czyli można powiedzieć, że w jakiś sposób te studia telewizyjne, one się zamieniają w taki ring bokserski i bardzo dużo widzów właśnie chce oglądać tego typu programy, czyli jest to jakaś tam nasza potrzeba naturalna, niestety, ale rzeczywiście jesteśmy stymulowani, a teraz przy takiej dużej radykalizacji i poglądów, światopoglądów, wydaje się, że musi być pokazany ten jakiś podział i na tym podziale zyskują zarówno politycy, jak i media. No właśnie podział i być może jednym z czynników, który generuje ten podział, są takie bańki informacyjne, to znaczy mamy później wrażenie, że także przez personalizację reklam, czy przez algorytmy mediów społecznościowych, że każdy głosuje tak a tak, każdy myśli tak a tak i jesteśmy w szoku, kiedy jest inaczej. Chciałam Ciebie, Szymonie, zapytać właśnie o te bańki informacyjne, ale także o politykę mediów społecznościowych, bo dzisiaj rano czytałam Twój post o demonetyzacji Twoich filmów, które właściwie trudno uznać za kontrowersyjne. Tak, to jest oczywiście bardzo, bardzo długi temat wbrew pozorom, ale w kwestii baniek informacyjnych wiele osób być może tak naprawdę nie zdaje sobie sprawy, jak głęboko mają one wpływ na to, co w ogóle do nas dociera na mediach społecznościowych, a co nie. Ponieważ czy nam się to podoba, czy nie, platformy takie jak Facebook, takie jak Google, takie jak YouTube, one, ich celem głównym biznesowym jest po prostu tylko to, żebyśmy siedzieli na nich jak najdłużej. To jest są skonstruowane stricte pod to. I nie ma tutaj oczywiście nic dziwnego. Natomiast nie wszyscy sobie zdają sobie sprawę, że w takim razie w interesie tych platform jest, aby nie docierały do nas zbyt kontrowersyjne dla nas informacje. Informacje, po których będziemy się źle czuć, po których wyłączymy, albo po których na przykład po których po prostu wyłączymy zakładkę z tym Facebookiem. Więc i dlatego też te platformy oczywiście profilują w jakiś sposób automatyczny nasze poglądy na podstawie tego, co lubimy, na podstawie tego, jak reagujemy na jakie posty, jakie filmy oglądamy, jakie filmy wyłączamy i tak dalej, i tak dalej. I dbają o to, abyśmy byli w sferze takich
bezpiecznych informacji. To znaczy, żeby docierały do nas tylko albo informacje, które potwierdzają rzeczy, które już, z którymi się już zgadzamy, albo karykaturalne, takie wynaturzone formy poglądów, z którymi byśmy się nie zgadzali, żebyśmy mogli łatwo skrytykować, łatwo obalić, żeby wydały nam się one głupie i niepotrzebne, ponieważ to jest coś, co nas pobudza, prawda? I to jest coś, co tym platformom jest jak najbardziej na rękę. Natomiast być może nie jest to na rękę, no, że tak powiem, trzeźwemu spojrzeniu na rzeczywistość. I wszyscy przez sam fakt uczestniczenia w tych platformach jesteśmy, że tak powiem, nie mamy wyjścia, musimy brać w tym udział, ponieważ nie da się za bardzo z tego wyjść automatycznie. Jedynym sposobem chyba tak naprawdę na radzenie sobie z tym jest ręczne zaglądanie do miejsc, do których samodzielnie by się nie których algorytm by nam nie podpowiedział. Tak? Znaczy, to jest taki prosty przykład, co można w ogóle zrobić w tym temacie. Znaleźć sobie ambitnych i mądrych, mogę w ten sposób bez problemu powiedzieć, mądrych ludzi wyrażających poglądy, z którymi ty się nie zgadzasz konkretnie i zaglądać raz na jakiś czas, co mają do powiedzenia. A jeżeli komuś się wydaje, że po stronie tych drugich nie ma żadnych mądrych ludzi, że tam są tylko ludzie głupi albo źli, no to jest właśnie część problemu, ponieważ ogromna większość tych podziałów w społeczeństwie, ogromna większość to nie są kwestie oczywiste i zero-jedynkowe po obu stronach większości tych podziałów da się skonstruować sensowną, logiczną argumentację i po obu stronach mogą być ludzie, którzy przemyśleli ten temat, a pomimo to doszli do różnych wniosków. I dlatego właśnie po prostu warto wychodzić z tego typu baniek, żeby nie zamykać się na jeden kąt patrzenia na świat, bo świat jest skomplikowanym miejscem i z jednego kąta widać tylko jego część. A jeżeli potem nawigujemy w tym świecie, mając tylko taki bardzo wycięty fragment tego krajobrazu, to po prostu możemy się kiedyś bardzo zdziwić. A to, co zapytałaś potem w kwestii cenzurowania, to jest jeszcze osobny temat i myślę, że będziemy mieli okazję to rozwinąć w tej rozmowie, natomiast do tego, co powiedziałem, dochodzą jeszcze też, nawet nie tyle kwestia cenzury, bo to jest jeszcze osobna kwestia, ale kwestia horrendalnie nadwrażliwych algorytmów, które są tak przewrażliwione niejednokrotnie na punkcie tego, aby nikt przypadkiem nie zobaczył niczego, co mogłoby go w jakikolwiek sposób albo wzburzyć, albo pobudzić do myślenia, że czasami właśnie określa fragmenty kreskówek dla dzieci jako przemoc i sceny drastyczne, prawda? I efekty są tego takie, że nie można się dzielić informacjami na tych platformach, ale ponownie, a może do tego jest jeszcze jakiś dodatkowy czynnik poza tymi algorytmami, ale ponownie to jest dłuższy temat i być może dojdziemy do tego jeszcze potem. Powiedziałaś właśnie, że to nie są kwestie zero-jedynkowe i to jest prawda, zgadzam, że bardzo często te omawiane tematy nie są takie czarno-białe. To byłoby moje pytanie do księdza, dlatego że Kościół kojarzy się często z taką bezkompromisowością, prawda? Ale to jest jedno, ale z drugiej strony jednak podkreśla godność każdego człowieka, to znaczy bez względu na to, jak myśli, kim jest, co zrobił. I to jest taki mocny aspekt nauczania. I jak ksiądz widzi rolę Kościoła w przełamywaniu polaryzacji? Szymonowi się podzielę tylko swoim pewnym odkryciem, że kapitalnie na mnie wpływa oglądanie telewizji, w którą włączam i co będzie, to będzie. No i nie mam wpływu na tych. Ja mam bardzo mało programów i bardzo rzadko to robię, ale i czasami trafię na przykład na jakiś film historyczny o Rosji. W życiu bym nie pomyślał, żebym obejrzał film historyczny o Rosji, jeśli okazuje się kapitalny, który rozbił wszystkie moje bańki. Także te stare sposoby oglądania telewizji, gdzie czasami mogliśmy natrafić na jakieś materiały, których byśmy nie szukali sami, wydaje mi się, że są też jeszcze fajne i dobre. Kościół. Wydaje mi się, że w Kościele jesteśmy troszkę zbyt mocno przemoralizowani. To znaczy stawiamy moralność często na pierwszym planie, a zapominamy, że w chrześcijaństwie moralność jest wtórna. Moralność jest czymś wtórnym. Pierwsze w chrześcijaństwie jest spotkanie. Jest spotkanie z absolutem i spotkanie z drugim człowiekiem. A moralność jest czymś wtórnym. I to, co mówimy, że bezkompromisowy i tak dalej, to wynika z tego, że żeśmy troszkę zamienili miejsca, czyli w miejsce spotkania z osobą wstawiliśmy spotkanie z kodeksem, z moralnością. No i wtedy można mieć takie wrażenie, że Kościół jest bardzo taki sztywny, a tymczasem no, skoro tak jest, no to jest trochę karykatura chrześcijaństwa. W chrześcijaństwie pierwsze to jest sprawa spotkania.
spotkania z czymś niezwykle ważnym. To, co wprowadza nowość, którą przynosi Chrystus w Ewangelii, to jest miłość wzajemna, czyli miłość, która jest od razu odpowiedź też, czyli nie tylko ja chcę kochać kogoś, ale też chcę być przez kogoś kochany. I ta wymiana wzajemna jest czymś szalenie... Kościół z natury swojej jest dialogalny. Z samego tego stwierdzenia Chrystusa. Miłujcie się wzajemnie, nawzajem. Czyli otwórz się na to, żebyś mógł coś otrzymać. Obdaruj kogoś też, ale też zobacz, że sam bez drugiego człowieka nie możesz istnieć. Nie mogę istnieć. Bez naszego spotkania bardzo trudny dzisiaj był wieczór dla mnie. A tak możemy sobie usiąść, możemy porozmawiać sobie i to się staje szalenie ciekawe, interesujące, bo też w zasadzie Chrystus nie odkrywa niczego, odkrywa tylko naszą naturę. Też jeszcze bardziej pomaga nam odkryć naszą naturę. Że my z natury, jak to niektórzy mówią, jesteśmy relacyjni, nie wiem, czy to jest ładnie powiedziane, czy chyba nie bardzo, nie? Ale z natury swojej jesteśmy gotowi do nieustannego wychodzenia z zamknięcia, z izolacji. Izolacja zawsze nam szkodzi, dlatego tak bardzo teraz te dni tak trudno znosimy. I to, że je znosimy trudno, to świadczy o tym, że jesteśmy zdrowi. Bo jakbyśmy byli, jak nie bylibyśmy zdrowi, to byśmy świetnie się czuli w tej izolacji. Źle się czujemy, bardzo dobrze. Kto się źle czuje z powodu izolacji, to gratuluję mu, jest zdrowym człowiekiem. Ksiądz tutaj powiedział właśnie o tej, o tym, że Kościół sam w sobie jest powołany do dialogu. I tak się zastanawiam, Kościół, społeczeństwo, no tutaj trudno się nie zgodzić z tym, że jesteśmy powołani do dialogu, czy jakoś wezwani do dialogu. Natomiast tutaj pani Monika też mówiła w ostatnim wywiadzie do rzeczy o tej plemienności, zresztą o tym się w ogóle mówi. Czy są te dwa plemiona? Jest w ogóle jakaś taka płaszczyzna, na której one się mogą dogadać? Czy to jest może na przykład płaszczyzna wspólnych pragnień? Przyznam, że tutaj akurat w ostatnie wakacje sobie przeczytałam braci Karamazow i tym, co mnie tak poruszyło w tej książce, znaczy dużo rzeczy mnie poruszyło, ale sceną, którą tak mocno zapamiętałam, było to, kiedy starzec tam cytuje słowa doktora i mówi o tym, że każdy kocha ludzkość, i ten doktor mówi, że byłby nawet w stanie oddać życie za ludzkość, natomiast po 24 godzinach spędzonych z zacnym człowiekiem jest gotów go znienawidzić. Natomiast te takie podstawowe rzeczy, czyli kocham ludzkość, pragnienia sprawiedliwości, pokoju, dobra, piękna, czy one są jakoś wspólne i czy możemy właśnie na nich budować płaszczyznę porozumienia? I właśnie to pytanie skierowałam też do pani Moniki, także ze względu na jej pasję psychologiczną. Tak, ja myślę, że no to jest no punkt wyjścia, to co właśnie mówił Mirosław, to właśnie nastawienie na drugiego człowieka. I jeżeli my będziemy patrzeć na inną osobę poprzez to, co nas dzieli, no to rzeczywiście trudno będzie znaleźć coś, co może nas połączyć. No ja staram się tak patrzeć właśnie, że mogę myśleć zupełnie inaczej niż ktoś. Ja nie mówię, nie używam, że nie mam poglądów, tylko myślę, bo poglądy nas zamykają w postrzeganiu. To jest takie myślenie tunelowe się robi. A jeżeli pozostaje się trochę w tym, o czym też Szymon mówił, w takim dyskomforcie pewnym, jakim jest dysonans poznawczy, czyli nie mogę być pewien wszystkiego, co myślę, bo moje poznanie też jest w jakiś sposób ograniczone. W związku z tym, jeżeli zamknę je jeszcze w poglądach, no to jeszcze bardziej się ograniczy i tym bardziej właśnie nie będzie tego spotkania z drugim człowiekiem. A to już jest tak, no jak przed chwilą jeszcze zanim zaczęliśmy rozmowę i właśnie z Mirkiem mówiliśmy o naszych psach, to już znaleźliśmy coś, że no kochamy zwierzęta i to jest. I takich rzeczy, na takich płaszczyznach my się możemy spotykać. Ja w swojej pierwszej książce Towarzyszka Panienka, taki ostatni rozdział, który poświęciłam taki, no właśnie, takie moje motto życiowe z różnymi rzeczami związane, też nie chcę aż teraz tak przy tej wypowiedzi dużo czasu zajmować, to jest to, że nawet z naszym największym wrogiem możemy się spotkać łóżko w łóżko na oddziale onkologicznym i nie będzie miało znaczenia, jaki transparent się niosło przez życie. Zrozumienie drugiego człowieka, jego racji, jego sposobu myślenia, przede wszystkim dlaczego tak myśli,
bo na to, jak myślimy, no to wpływa bardzo wiele rzeczy z naszych doświadczeń od najwcześniejszych lat. I zrozumienie tego no, powoduje to, że ta osoba staje nam się bliższa i możemy się z nią w wielu kwestiach nie zgadzać, ale to nie znaczy, że musimy na nią patrzeć jak na wroga, wręcz przeciwnie. Nie musimy też przekonywać do swoich racji. Możemy pozostać każdy przy swoim sposobie myślenia, a jednocześnie to nie musi oznaczać, że to ma powodować jakikolwiek konflikt. Bo to w zasadzie w dialogu o to chodzi, nie, Moniko, że nie chodzi o rację, chodzi o relację. Mm-hmm. Chodzi o to, żeby budować więź, a niekoniecznie ustalać jakieś wspólne racje. Racje mogą być różne. Mm-hmm. Absolutnie się zgadzam, tak. To ja może tutaj wrzucę takie, żebyśmy się za bardzo nie zgadzali, to tak, ale... Ponieważ to oczywiście wszystko taka bardzo piękna wizja tutaj została nakreślona, że gdybyśmy się tylko, że jeśli tylko rozpoznamy swoje wspólne punkty, prawda, to będziemy mogli na tym właśnie zbudować, dostrzec tego drugiego człowieka, prawda, i że ta osoba, z którą się tak nie zgadzamy, być może jakiejś fundamentalnej kwestii, tak naprawdę być może nie jest aż tak odległa, jak mogłoby się nam wydawać, być może nadal mamy wspólne punkty i nadal mamy punkty, które pozwolą nam się właśnie zogniskować wokół czegoś wspólnego i jasne, tak, fajnie by było naprawdę, gdyby to się udawało robić, ale problem chyba, że chyba nie do końca zawsze się to udaje robić i część nawet takich problemów, które w tym momencie mamy w Polsce, mam wrażenie, bierze się z tego, że utraciliśmy właśnie te punkty wspólne. Niektóre. To znaczy w momencie nagle, nawet ten temat aborcji, który no, rozgrzewa całą opinię publiczną od miesięcy z uzasadnionych powodów, obawiam się, że wybuchło w tym momencie tak naprawdę coś, co od wielu lat nam się, że tak powiem, zagrabiało, a mianowicie to, że nie mamy wspólnej, że tak powiem, narodowej, czy takiej podzielanej przez jakąś kategoryczną większość społeczeństwa wizji na temat tego, kto do czego ma właściwie prawo i kto dokładnie, co to dokładnie znaczy człowiek na przykład, takich rzeczy, prawda? I co jest ważniejsze, czy prawo do życia, czy prawo do wyboru? I co się zawiera w naszym prawie wyboru, albo od kiedy możemy mówić o prawie do życia. To są elementy tak ekstremalnie fundamentalne dla społeczeństwa, a okazało się, że na tym polu no nie ma punktów wspólnych w naszym społeczeństwie. No i co teraz? I tutaj się zaczyna bardzo, bardzo duży problem, ponieważ oczywiście bardzo fajnie by było, że gdybyśmy sobie to przegadali, ale ponieważ nastąpił jednak rozłam takiej wspólnotowej jednej narracji, że tak powiem, nie tylko w naszym kraju, to jest cecha wszystkich, że tak powiem, społeczeństw rozwiniętych, że mamy rozpad wielkich narracji, które dawały nam te wspólne punkty. I te wspólne punkty nadal oczywiście są na wielu płaszczyznach i nawet na tej płaszczyźnie tak kontrowersyjnej, gdzie się nie zgadzamy często w bardzo ważnych kwestiach, da się pewne punkty wspólne znaleźć, ale mam wrażenie, że one występują bardziej z takiej bezwładności tego społeczeństwa, że ludzie już się nie przypisują do pewnych ustalonych wartości, ale zawsze tak było, więc nadal się zachowują, jakby to była właśnie prawda. I wydaje mi się, że ale przez to, gdy przychodzi co do czego, to porozumienie nagle no, okazuje się, że jest ekstremalnie problematyczne, ponieważ używamy języka, używamy zwrotów, używamy słów, które dla każdego mogą znaczyć coś innego. I żeby w ogóle podjąć dialog w takiej kwestii, to znaczy na przykład, weźmy nawet na przykład aborcji, bez problemu obie strony mogłyby powiedzieć, że one bronią tu godności człowieka. Ale każda ma na myśli co innego w tym wypadku. I żeby w ogóle zacząć dialog w tym punkcie, trzeba poczynić pewną pracę u podstaw, że tak się, mam tutaj na myśli pracę u podstaw wyjaśniania pojęć, zgodzenia się na pewne, ustalenia, w czym się zgadzamy, z czym się nie zgadzamy i tak dalej. Tymczasem zamiast robić coś takiego, no ta dyskusja została przeniesiona na ulicę, gdzie nie ma dyskusji, prawda? Bo nie może być dyskusji na ulicy, tylko manifestowanie tego, co kto by tam nie mógł. I ja rozumiem też, że jest całkiem sporo osób, które, no, że tak bym uznały, że nie mają innego wyjścia i
nie dziwi mnie, że tak właśnie pomyślano, ale to jest właśnie efekt tego, że te rzeczy nie są przepracowane w społeczeństwie i mam wrażenie, że nie zauważyliśmy, jak bardzo nam się to wszystko rozjechało i, no, i już widzimy. I teraz, i w tym momencie wydaje mi się, że stwierdzenia właśnie, no gdybyśmy tylko dostrzegli w tym drugim człowieku, że te nasze punkty wspólne i tak dalej, bardzo fajnie, ale wydaje mi się, że to nie wystarczy, że tak się wyrażę. To znaczy obawiam się, że żeby tego typu sytuacje rozwikłać, musielibyśmy przede wszystkim podejść do tego wszystkiego na spokojnie i a nie wiem, czy to w ogóle jest możliwe na tym etapie już w tym momencie, dlatego ja też nie mam, tak się trochę rozgadałem, ale nie mam jakiejś złotej odpowiedzi na przykład, co zrobić w tym temacie, żeby załapać tę dziurę konkretną w Polsce, ale obawiam się, że stwierdzenie po prostu, że może inaczej, weźmy, porozmawiajmy z tą drugą osobą i zobaczmy, i znajdźmy te punkty, które się zgadzamy, to jest absolutnie doskonały punkt wyjścia, ponieważ bez tego nawet nie ruszymy, ale wydaje mi się, że wymaga jeszcze to kolejnych kroków po prostu. Może tak, nie wiem, czy da się żyć w pandemii normalnie, ale może się okazać, że trzeba będzie się nauczyć żyć z tym, być może nawet przez lata. Nie wiem, czy się da żyć w świecie ogromnego kryzysu antropologii, filozofii, epistemologii, ale być może tak nam przyjdzie żyć. No i co nam się uda w tym wszystkim zrobić, to za to, o czym Szymonie powiedziałeś, że z Moniką złapaliśmy tutaj chemię trochę, bo mamy psy, to jest oparte o to, że dialog wymaga minimum zaufania. I między mną a Moniką zaiskrzyło troszeczkę zaufania, ponieważ jeśli ona rozumie psa swojego, ja rozumiem swojego psa, to być może my się też łatwiej zrozumiemy. A dialog na początek jest potrzebny minimum zaufania, a potem możemy rozpocząć dialog. To jest to, co biskupi polscy, pisząc list do biskupów niemieckich po wojnie, to w zasadzie niby nic nie załatwili, ale troszeczkę otwarli zaufanie. I w momencie, kiedy się pojawi zaufanie, to tam możemy zacząć rozmawiać. Kiedy nie mamy do siebie zaufania, dialog wydaje mi się, że jest bardzo trudny do zbudowania, a nawet chyba niemożliwy. I to, co w Polsce przeżywamy, to przeżywamy po prostu ogromny brak zaufania nawzajem do siebie i oskarżamy siebie jedni od drugich o zdrady, o to, że mamy do czynienia ze zdrajcami, jakimiś strasznymi ludźmi, którzy mają złe intencje. I w tym momencie nie wiem, czy w ogóle możemy wejść na ten dialog. Tutaj jestem troszeczkę sceptyczny jednak. Ja się tu wetnę jeszcze naszym Możemy udawać dialog, możemy udawać, że próbujemy rozmawiać, ale naprawdę na początek jest potrzebne elementarne zaufanie. Ja się Moniko tu wetnę na momencie, ponieważ to z tym zaufaniem to jest bardzo, bardzo słuszna uwaga i to jest też takie coś, do czego się przyzwyczailiśmy, mam wrażenie, przez ostatnie 30 lat, gdzie generalnie relatywnie mimo wszystko było nieźle, więc to zaufanie tak naturalnie rosło do drugiego człowieka. Natomiast tak, to jest bardzo ważne właśnie, żeby zwrócić uwagę i to też jest dobry punkt wyjścia, ponieważ bardzo często po obu tych stronach wydaje się nam, że my jesteśmy tymi, którzy bronią prawdy, dobra i piękna, a ci drudzy to są ci, którzy chcą zniszczyć wszystko, co tutaj zbudowaliśmy. I nawet w tej kwestii, wracając na moment jeszcze do tej aborcji, to jest właśnie warto słuszne zauważyć, że tak, obie strony mogłyby powiedzieć, że bronią tu godności człowieka, natomiast rozumieją to inaczej. I można stwierdzić, oczywiście jedna z tych stron ma rację, druga strona się myli, w zależności od tego, kto gdzie stoi, to będzie inaczej to uważał, ale bez wątpienia, jeżeli dyskutujemy, jeżeli po drugiej stronie są osoby, które bronią źle rozumianej godności człowieka, to brzmi jako lepsze pole do dialogu, niż gdy po drugiej stronie stoją osoby, które chcą odebrać ludziom ich podstawowe wolności. I to jest bardzo ważne, jak nakreśla się te konflikty. Ponieważ tak jak mówiliśmy przed chwilą, media, bańki społecznościowe nakreślają te konflikty jak tylko się da najgorzej. Żeby tych drugich określić jako kogoś, kim można się oczywiście wzburzyć, ale nie ma sensu wchodzić z nimi w dialog, że nakreślają ich w najbardziej wykarykaturowany sposób, który można łatwo odrzucić i więcej o tym nie myśleć. I dlatego to jest takie ważne i już się zamykam. Mhm.
To ja bym chciała tak, że zgadzam się właśnie z Mirkiem, jeśli chodzi o to zaufanie, że ono jest tak bardzo istotne. Ale możemy się zastanowić, czy zaufanie jest punktem wyjścia, czy jest przyczyną do tego, żeby ten dialog zaistniał, czy też może być skutkiem tego dialogu. Że możemy na początku być bardzo sceptycznie do kogoś nastawieni, nawet wręcz wrogo, a jakieś okoliczności życiowe, albo właśnie nawet ta sama rozmowa, która spowoduje, że do tej osoby nabieramy zaufania i wtedy ten dialog oczywiście już jest wtedy zupełnie możliwy. Natomiast czasami może dialog pomóc, żeby to zaufanie się zrodziło. No, myślę, że to jest interakcja, że to jednak pewien poziom zaufania jest chyba jednak potrzebny, żeby wejść. A potem ono może narastać, może potem możemy coraz bardziej... Może w jakiś wyniku rozmowy na początek zrodzić się chociaż troszeczkę zaufania i potem. Także w świecie dyplomacji kiedyś no, myślano bardzo dużo nad tym, jak poprowadzić daną rozmowę, dane spotkanie, jak je przeprowadzić, żeby można było się dogadać, że można było coś zrobić. Nie? Nie wiem, jak Monika, jak oglądam ciebie, jak gościsz ludzi u siebie i rozmawiasz z nimi, to mam wrażenie, że faktycznie z tymi ludźmi rozmawiasz. To znaczy, że jesteś z tym człowiekiem, a nie wykorzystujesz tego spotkania z tym człowiekiem do tego, żeby z tymi wszystkimi, którzy są obok, jako trzeci biorą udział w tej rozmowie, żeby ich im coś sprzedać. Nie? Wydaje mi się, że to jest, i ludzie chyba to czują też u ciebie, że jest rozmowa, że tutaj rozmowa się między nami toczy, ktoś się tej rozmowie przygląda, ktoś się obserwuje, ale ona nie jest do niczego wykorzystywana. Ona jest, to jest bezinteresowna rozmowa po prostu. I dlatego mi się wydaje, tak ludzie lubią to oglądać też. Tak, tak. Bo tego nam bardzo brakuje. To jest kiedyś teleecho takie było też. Na tak, tak, już też widziałam, że porównanie do pani Ireny Dziedzic. Tak, rzeczywiście taką jest moją intencją, że kiedy zapraszam gości, no to też jest, czy... Też jeszcze trzeba powiedzieć sobie, jeżeli się zaprasza kogoś do domu, zaprasza się go na herbatę, no to jakby gość w dom, Bóg w dom, w związku z tym też to jakby inaczej zobowiązuje do większego szacunku dla gościa niż powiedzmy studio telewizyjne jeszcze, które taki... Zobacz, co robisz, na początek budujesz zaufanie. Mm-hmm. A ktoś zaprosiłaś go do domu do siebie, że otwarasz tak. Dom, że jest herbata. Znaczy, no tak, i ta osoba też mi zaufała właśnie, prawda, bo przyszła do mnie, a no, też to zaufanie, ponieważ ileś programów ktoś oglądał i wie, że rzeczywiście nie zostanie zaatakowany i w żaden sposób nie będzie mu uchybione. Ale to cieszę się, że doceniasz to i też, że widzowie moi doceniają. Natomiast ja mam, że tak powiem, z obu stron tych plemion, jestem, no, mówiąc delikatnie, krytykowana, żeby już nie używać takich słów jak atakowana. Czyli, że właśnie z jednej strony jest to, że z racji mojego nazwiska, że robię ten program tylko po to, żeby wybielić ojca, a z kolei z drugiej strony jest to kwestia taka, że zapraszam do siebie osoby, które są no, wręcz faszystami, prawda? I tam nawet do brunatnej księgi mam być wpisana z tego powodu. W związku z tym... Taka rozmowa, która właśnie ma na celu wysłuchanie kogoś, z kim ja się w jakichś kwestiach nie zgadzam, ale nawet też nie muszę mu o tym mówić, że się nie zgadzam. Czasami taką przybiera formę rozmowa, że rzeczywiście ja wyrażam swoje zdanie i jakoś, że inaczej myślę, ale nie po to, żeby postawić na swoim, tylko żeby też no, ta rozmowa była pogłębiona. A czasem jest to bardziej, że widzę, że są goście, którzy no, potrzebują sami więcej mówić niż wchodzić w tą interakcję głębszą. Ale no, taka była intencja tego programu, żeby właśnie na tym zaufaniu i przede wszystkim zaufaniu też do widzów i zaufania widzów do mnie, że staram się być jak najbardziej obiektywna. Ja tu jeszcze też dodam taką rzecz, bo tak słusznie było powiedziane, że ta rozmowa może być też punktem wyjścia do budowania tego zaufania i to jest znacznie szersze, ma zastosowanie niż mogłoby się wydawać, ponieważ to zaufanie może być budowane nie tylko właśnie w dwóch osobach, które prowadzą dialog, ale we wszystkich ludziach, którzy ten dialog oglądają. I dlatego właśnie, Moniko, takie programy jak twoje są tak właśnie dobre, ponieważ one w bezpiecznym właśnie formacie przedstawiają szerokiej
szerokiemu gronu ludzi, których ci ludzie normalnie by w ogóle nie posłuchali. I właśnie oswajają. I to jest coś, co właśnie się tobie zarzuca ze skrajnych perspektyw, że normalizujesz ludzi takich jak Ziemkiewicz czy ktoś jeszcze, że ci ludzie powinni zostać jako radykałowie, na których się nie dotyka. No właśnie, dokładnie to robisz, ale to o to chodzi, żeby znormalizować to, że można posłuchać osobę z drugiej strony, ponieważ kiedy to robimy, to nagle ogrom ludzi, to też widać właśnie w odbiorze twoich programów i w komentarzach, ogrom ludzi nagle stwierdza, okej, dalej się z nim nie zgadzam, ale ten koleś nie jest taki straszny. Ja tak ze swojej perspektywy nawet jestem w stanie, mogę powiedzieć, panią Elizę Michalik, którą kojarząc tylko z telewizji, miałem na jej temat raczej określone zdanie, a u ciebie ona sprawiła po prostu zupełnie inne wrażenie niż sprawiała po prostu w telewizji. I to też wynika z tego, że tak jak mówiliśmy, no, media społecznościowe mediami społecznościowymi, ale tradycyjna telewizja też jest bardzo często właśnie nastawiona na to, żeby szokować, żeby wzburzać, żeby tworzyć te bańki na mniejszą skalę i tak dalej. Więc znając kogoś z telewizji, możemy mieć bardzo niewłaściwy obraz tej osoby i dlatego tego typu format, jaki właśnie ty prowadzisz, tego spokojnego, cywilizowanej dyskusji dwójki ludzi, którzy nawet jeżeli się nie zgadzają, to po prostu na spokojnie sobie mogą o tym porozmawiać, to pozwala moim zdaniem właśnie budować to zaufanie w szerszym społeczeństwie i dlatego tego typu rzeczy są tak ekstremalnie ważne w naszym klimacie politycznym, ponieważ takich programów jest no, na palcach jednej ręki można je policzyć. I to nie jest tak, że gdyby nie ty, to prowadziłby to ktoś inny. No nie, jakby te parę osób tego nie robiło, to ta nisza byłaby pusta i tym bardziej byśmy się tu wszyscy nienawidzili. I to po prostu nie byłoby to po prostu dobre, mam wrażenie. No, dziękuję, Szymon. Ty robisz to samo, tak. Jedna rzecz też brzmiała, mi się wydaje, bo jeszcze mam do czynienia z jednym małym kryzysem, to znaczy, że w tym przekazie medialnym najważniejsze stały się emocje. I budowanie postaw na emocjach to jest jeden z podstawowych błędów psychologicznych. I wydaje mi się, że tutaj poruszamy się na granicy manipulacji, ale mamy nawet do czynienia z manipulacją. Budowanie pobytu na danej stronie, kliknięć i tak dalej w oparciu o wywoływanie emocji, i to emocji silnych, mocnych emocji, zarówno emocji przyjemnych, jak i nieprzyjemnych, ale zawsze skrajnych, jednak mocnych, to nie prowadzi jednak do dialogu. Dialog buduje się na czymś innym. To jest inny sposób budowania dialogu. A tutaj silne emocje i to, co Monika, próbujesz robić, to próbujesz budować spotkanie z człowiekiem i ze swoimi widzami, nie w oparciu o emocje, a w oparciu o jakieś racje, myśli, idee i spotkanie dwojga ludzi. No i to jest coś bardzo cennego. To jest coś, sądzę, powoli to się pojawia, mi się wydaje, w internecie też to widać, że takie troszkę zejście z emocji w przekazie. Mam nadzieję, że to się będzie świetnie rozwijać. Dziękuję. Ponownie. Rozmawiamy o dialogu i chciałam zapytać też o słuchanie w dialogu, bo właśnie pani w państwu wywiadzie tym udzielonym do rzeczy, że sobie pozwolę to przeczytać, co pani powiedziała o słuchaniu, bo mocno mnie to uderzyło. Powiedziała pani tak, generalnie żyjemy dziś w kulturze, w której wszyscy chcą mówić, a nikt nie chce słuchać. Wydawane są i stają się bestsellerami poradniki, jak mówić, żeby nas słuchano, a o poradnikach, jak słuchać innych jakoś cicho. Zawsze lubiłam słuchać i właśnie stąd te ciągle tyle psychoterapii. Mnie po prostu zawsze inni ludzie interesowali bardziej niż ja sama. Wiem, co myślę, a interesujące jest to, co myślą inni i dlatego robią to, co robią. Tak się zastanawiam, skąd się to u pani wzięło, dlatego że no właśnie są te poradniki, jak mówić, także dziennikarze chcą, tak naprawdę dziennikarze chcą być gwiazdami, a niekoniecznie oddawać to pole osobie, z której rozmawiają. I czy nie wiem, jakoś doświadczenia życiowe na panią wpłynęły na tą chęć słuchania? Myślę, że tak, no na pewno jakieś doświadczenia życiowe, też w jakiś sposób wychowanie. No i też taki moment był w moim życiu, kiedy ja zdecydowałam się, jestem absolwentką polonistyki, pójść studiować już jako dorosła kobieta, 30-kilkuletnia, psychologię i też pójść uczyć się na psychoterapeutę właśnie.
i kilka lat właśnie się tym zajmowałam. No nie doszłam do tego, żeby być samodzielnym psychoterapeutą. Jakieś inne plany życiowe przeważyły. Teraz tego nawet bardzo żałuję, bo myślę, że i ja bym się w tym sprawdzała i mogłabym wielu osobom pomóc, a dla mnie to też jest rozmowa z drugim człowiekiem i szczególnie rozmowa z człowiekiem właśnie, z którym nie bardzo się zgadzam, ale też ja wcześniej prowadziłam taki program, który się nazywał Bez Maski i w tym programie ja bardziej zapraszałam mniej polityków, mniej publicystów, czasami ekspertów, ale często też osoby jakieś znane, ale takie osoby, które znalazły się w momencie jakiegoś swojego kryzysu, czy to życiowego, czy też wizerunkowego. I taki moment, kiedy przeżywamy w swoim życiu kryzys, kiedy jesteśmy, no w jakiś sposób coś nas dotyka, jesteśmy nieszczęśliwi, cierpimy, my w takich momentach dużo częściej mamy większy wgląd w siebie. I w związku z tym też takie osoby, które na co dzień gdzieś właśnie pokazują się, celebryci, w takim narcystycznym uniesieniu, to w momencie jakiegoś kryzysu rzeczywiście spotykają się sami ze sobą, zaczynają widzieć też, jak wyglądają ich relacje, na ile są głębokie. No i właśnie mają w ten wgląd w siebie. Ja też trochę, kiedy te programy prowadzę, to też w jakiś sposób staram się patrzeć, może też jako psycholog, czyli ktoś, kto jest zawsze życzliwy w stosunku do tego, który przychodzi, żeby móc się wygadać. I oczywiście nie mówią mi tutaj, no może była jakaś tam sytuacja z redaktorem Mazurkiem, gdzie troszkę też własnych emocji zostały one pokazane z jego strony, bo tutaj rzeczywiście ja się zgadzam absolutnie też z Mirkiem, że nie na takich silnych emocjach się buduje, bo te emocje nam trochę zasłaniają ogląd świata, ale te emocje, które są takie emocje jak, bo to trzeba tak po stoicku rozumieć uczucia od emocji, prawda, że te uczucia powiedzmy właśnie życzliwości, poczucie zaufania, no to są te emocje, które są, czy te uczucia, które są pozytywne, które nam pomagają w tym, żeby ten dialog nawiązać. Chociaż mnie się też wydaje, że czasami sytuacja konfliktu, kryzysu z drugą osobą, ona też może spowodować, jeżeli to dobrze przepracujemy, że się bardzo do siebie zbliżymy. W związku z tym no, pewna taka otwartość na to, że zdarzyć się może wszystko, że możemy być zdradzeni przez jakiegoś naszego przyjaciela, co jest bardzo ciężkie, bo przyjaźń stawiam jako jedną z ważniejszych rzeczy w moim życiu i też ucieszyłam się, że będziemy dzisiaj z Mirkiem rozmawiać, bo wiem, że książkę poświęcił przyjaźni i bardzo pięknie pisał, ale no właśnie ta relacja, no to nie musi być wszystko pogłębioną jakąś przyjaźnią, ale nawet taką rozmową. Mnie najbardziej cieszy też, znaczy może nie najbardziej, ale jedną z rzeczy, które mnie bardzo cieszą, że najczęściej moi goście pozostają jeszcze po programie. Jeszcze pijemy herbatę, jeszcze rozmawiamy. No, kiedyś to nawet było kilka godzin. Jeden z gości został. I jeszcze widzimy, że po prostu już ta rozmowa nas zbliżyła. I jeszcze mam jakieś inne tematy, o których chcielibyśmy porozmawiać. Czyli wracając do twojego pytania, no to no właśnie słuchać. Bo bardzo często my mamy w życiu takie poczucie, że nie jesteśmy wysłuchani, nawet przez nasze jakieś bliskie osoby. I danie komuś poczucia, że jest wysłuchany, jest zrozumiany i że w jakiś sposób no, odczuwamy też, jeżeli tam pojawiają się emocje, że te emocje w nas też współgrają, że jakoś empatycznie do tego podchodzimy, no to na tym zbudujemy relacje, a jak już mamy relacje, to już na pewno powinien być z tego wyniknąć dialog prawdziwy. Ja przepraszam, się wtrącę, ale to jak Monika coś mówi, to od razu się czuję zainspirowany. No. I jak czytałaś ten fragment wywiadu Ewo, Moniki, to tam padły niesamowicie mocne słowa. To znaczy, że mogę słuchać, ponieważ mam swoje poglądy i wiem, kim jestem. I ja jestem poukładana. Ja nie muszę cały czas się zastanawiać, kim ja jestem, jakie jest moje odniesienie do tych spraw. Ja sobie te sprawy poukładałam. Ja czasami, jak młodzi ludzie widzę, że dobrze, żeby sobie porozmawiali, to proszę ich, żeby się przygotowali do rozmowy i żeby sobie zapisali wszystko, co chcę ci powiedzieć. Zapisz sobie wszystko, co chcę ci powiedzieć.
że po to, żeby mógł słuchać, żebym nie musiał cały czas uważać, a być skupiony na tym, co ja za chwilkę powiem, jak ja się odniosę, ja mam wszystko zapisane, to co chcę powiedzieć. I wtedy mogę spokojnie wejść w tą przestrzeń słuchania. Ta przestrzeń słuchania jest niesłychana i teraz może się okaże, czy wyjaśnię, dlaczego niektórzy ludzie u Moniki tak mądrze mówią i wypadają lepiej niż gdziekolwiek indziej. Jest taka książka, Michel Ende napisał taką książkę Momo. To jest o małej dziewczynce, która chodzi za dużej, za takiej marynarce, jest czarna, kudłata i ma, no, ludziom przygarnęli, mimo że to biedni ludzie byli, przygarnęli ją. Okazało się, że stała się bardzo szybko dla nich skarbem, ponieważ potrafiła niesamowicie dobrze słuchać. I teraz uwaga, ona tak dobrze słuchała, że nawet głupcy zaczynali mądrze mówić. To też jest bardzo, bardzo, bardzo dobre podjęcie tego tematu, ale też bierze się to też po części z tego, że czasem nie zdajemy sobie sprawy w ogóle z tego, że mówiąc, dyskutując i wyrażając własne poglądy, to często zastępuje nam myślenie tak naprawdę. I pomimo, iż to ma tę swoją ciemną stronę właśnie, o której teraz mówimy, że jeżeli nie mamy dobrze poukładanych poglądów, to mamy potrzebę, to jesteśmy zamknięci być może na słuchanie, bo czujemy potrzebę wyrażenia siebie, ale z drugiej strony też można to obrócić właśnie na korzyść, ponieważ jeśli nie masz jakichś dobrze poukładanych poglądów, to być może właśnie wejście z kimś w dialog, nawet nie tylko na zasadzie wysłuchania tej drugiej strony, ale spróbowania przedstawienia swoich racji, to jest też dobry moment właśnie po to, żeby poukładać sobie wiele rzeczy, których być może nie mamy poukładanych, ponieważ no, czy to nam się podoba, czy nie, większość ludzi no, na co dzień się nie zastanawia nad tymi wszystkimi fundamentalnymi rzeczami, na których oparte jest nasze jednak społeczeństwo, a jak się potem okazuje, ten rozjazd właśnie następuje i się dużo rzeczy nie zgadza. Więc tym bardziej ta rozmowa z drugim człowiekiem, nawet niekoniecznie w formacie wspaniałym, prawda, na YouTubie i tak dalej, ale nawet w swoim własnym, najbliższym otoczeniu, to jest coś, co każdy może zrobić. Znaleźć osobę, z którą się nie zgadza, a którą na przykład lubi, która jest jego kolegą, która nie będzie się bał, że ta osoba będzie chciała, nie wiem, go podkopać, bo jest jego wrogiem, czy cokolwiek takiego, i spróbować właśnie porozmawiać na jakiś temat, na który wie, że się nie zgadzają, ponieważ to jest taki, często mam wrażenie, że ludzie przechodzą do takiego, że na tematy, na które się nie zgadzamy, po prostu nie rozmawiamy. I wydaje mi się, że to ma oczywiście bardzo duży sens, taka postawa, jeśli rozumiemy swoje pozycje i jeżeli zostało to już kiedyś przegadane, to jasne, nie trzeba do tego wracać, nie trzeba tego rozdrapywać, nie trzeba tego przypominać sobie, jak bardzo się różnimy, ale być może nie zgadzamy się nawzajem, ale w ogóle nie rozumiemy swoich pozycji, w sensie nawet możemy ich nie znać do końca, nawet w swojej własnej pozycji możemy mieć nie do końca dobrze uformowaną. I w takim ujęciu dobrze czasem jest właśnie przegadać to sobie na spokojnie raz czy dwa, nie po to, żeby się zgodzić. To nie o to chodzi, żeby się koniecznie zgodzić w tym temacie, ale właśnie po to, żeby raz mieć okazję wysłuchać tę drugą osobę, ale również, żeby przy okazji tego móc poukładać sobie swoje własne poglądy na ten temat. No, tak jak Monika właśnie zauważyła, że jeżeli mamy już coś poukładane, to wtedy możemy się otworzyć na zassanie czegoś z zewnątrz bez obawy, że nie wiem, że to nas gdzieś tam zwichruje czy coś takiego, bo jesteśmy do pewnych rzeczy przekonani i daje nam to też pewien, paradoksalnie może dawać to większą otwartość na poznanie drugiej strony. Tak, ale teraz przyjaciel dobry, Krzysiu, mówił, że nasze życie to jest taka dwukółka, to jest taki wózek na dwóch kółkach. Jedno kółko to jest samotność, a drugie kółko to spotkania z ludźmi, to jest bycie z ludźmi. I jeśli te kółka mają dobre proporcje, to wtedy możemy wózek pchać do przodu i jedziemy do przodu przez życie. Jeśli zakłócimy proporcje tych kółek, to wtedy zaczynamy się kręcić w kółko. Nie możemy nigdzie jechać do przodu. I mi się wydaje, że my potrafimy myśleć nie tylko mówiąc, ale też potrzebujemy trochę samotności. Bardzo nam brakuje samotności. I co więcej, my nie straciliśmy jak zaufanie do siebie samego, że ja mogę przemyśleć coś, mogę na coś popatrzeć, przyjrzeć się, coś zrozumieć i mogę mieć zaufanie do siebie samego, że moje poglądy mogą ode mnie też wychodzić, że mogą we mnie się zrodzić, w mojej samotności, w przestrzeni samotności. To
jest ciekawe, przepraszam, że wyjdę z Ewangelią jednak, ale to jest ciekawe, bo jest taki moment w Ewangelii, kiedy po zwiastowaniu Maryja idzie do Elżbiety. To jest niezwykle frapujący moment, ponieważ kobiety w tamtych czasach nie podróżowały samotnie. To absolutnie. Józef wygląda na człowieka niezwykle opiekuńczego. I dlaczego on pozwala, żeby Maryja sama poszła do Elżbiety? Ona musiała to naprawdę mocno wywalczyć sobie to, żeby iść samej do Elżbiety na spotkanie. I ona idzie przez swoją samotność, wchodzi do Elżbiety i śpiewa najpiękniejszą pieśń o swojej wartości. Mówi, jak bardzo wartościową kobietą jestem. Jest w stanie to powiedzieć, ale przeszła przez samotność. Mi się wydaje, że tego nam trochę brakuje. Takiej drogi przez samotność na spotkanie z drugim człowiekiem. My wpadamy na spotkania zupełnie cały czas z czegoś w coś wpadamy. A gdybyśmy na spotkanie poszli przez chwilę samotności i zaufali też sobie, że moja samotność będzie czymś bardzo produktywnym też, bardzo się przyda. Moja samotność jest darem dla was. Nie? Dzisiaj przed spotkaniem ja sobie siadłem, 45 minut siedziałem, potem nic nie robiłem, kompletnie nic sobie siedziałem. I to jest mój dar dla was, to 45 minut tak spędzone. No. Zawsze jak jakieś ważne spotkanie jest, sądzę, że przejście przez jakąś samotność, zaufanie też do siebie samego, że ja nie muszę mieć jakiejś mądrej książki, chcę zastanawiać, jak się przygotować do tego spotkania z wami. Mówię, że coś mądrego trzeba poczytać, no to może tam wpiszę dialog w Google i zacznę, co im wyjdzie. No po co im to? Usiądę i nic nie będę robił. Nic nie będę robił. Będę po prostu czekał na spotkanie. Co robisz? Czekam na spotkanie. Za 40 minut na spotkanie w internecie, czekam sobie na nim. No, tak jak się kiedyś czekało, nie, na walizkach się siadało przed podróżą. To są takie momenty nabierania zaufania do siebie samego, że nie muszę się przygotowywać. No, z tym, co jestem, tak jak jestem, mogę siąść i rozmawiać z ludźmi, do których mam zaufanie. Ja tak dodam do tego jeszcze, że mówiąc o samotności, może ja bym to raczej ujął w formie wyciszenia, ponieważ w tym momencie czasem bardzo dużo ludzi no jest samotna w tym sensie, że nie przebywa z innymi ludźmi, bo wszyscy są pozamykani w domach, więc jest taka pozorna samotność, ale nie ma wyciszenia, ponieważ nadal jesteśmy przebodźcowani wszystkim z internetu, z telewizji, z czegoś tam jeszcze. I pomimo, że teoretycznie jesteśmy samotni, to znaczy jesteśmy w pojedynkę i nie ma obok nas bezpośrednio ludzi, to nadal mamy zalew tych informacji i tego przebodźcowania, bo to, o czym mówisz, właśnie ja bym to nazwał po prostu bardziej, może nawet samotnym wyciszeniem, prawda, żeby zrobić to w odosobnieniu, ale żeby jakoś zakontemplować może odrobinę właśnie samego siebie bez tego przebodźcowania, bo to jest ogromny problem w ogóle we współczesnym świecie, że zewsząd muszą cały czas do nas docierać bodźce, a no bardzo się zgadzam, tylko po prostu ponownie dodałbym, że to samo siedzenie samotnie w domu może jeszcze nie rozwiązywać tego problemu, jeżeli mamy przed sobą ekran po prostu. Już Szymon, na swój własny, prywatny użytek tak założyłem, że jest samotność i jest izolacja. Izolacja jest czymś niechcianym, samotność jest z wyboru. Samotność zawsze prowadzi na spotkanie z drugim człowiekiem, a izolacja działa destrukcyjnie i uniemożliwia mi spotkanie z drugim człowiekiem. Powoduje, że to spotkanie jest trudne. Także ja sobie tak sobie wykombinowałem, ale wiesz, że jestem prosty chłopak z Wielkopolski, także ja to muszę. Ja też chciałam właśnie jakby do Szymona, który to też jakby dla ciebie i dla państwa, żeby powiedzieć, że to kiedy zaczęłam robić swój program, zaczęli widzowie pisać do mnie, żeby właśnie zaprosić Szymona do programu i rzeczywiście ja wtedy weszłam na Wojnę Idei i Szymon mówi, no i byłam zachwycona tą formułą, jeszcze taką formułą dla młodych ludzi. Mój syn jest fanem Szymona, nawet jak Szymon przyjechał do mnie do programu, to był jedyny program, gdzie przyszedł syn, żeby się poznać z Szymonem. I też mi się właśnie wydaje, że mówimy o tutaj takich głębszych rzeczach, właśnie o tym poczuciu samotności. Tu się też z Szymonem zgadzam, że rzeczywiście my jesteśmy czasami w tej samotności przebodźcowani, ale też to, co Mirek powiedział, że żeby rozróżnić tą izolację od samotności, to też trochę to, o czym ja mówiłam, o tym wglądzie w siebie, że czasami no właśnie jakieś złe przeżycia, ale one też nas czasami skazują na właśnie pewnego rodzaju samotność, bo musimy pewne rzeczy sami przemyśleć i to
nie bójmy się czasami cierpienia, oczywiście jakiegoś strasznego cierpienia, ale jakieś takie no, głębokie doznania, one nas transformują najczęściej w taki sposób, że no, stajemy się głębsi i mam nadzieję, że często też lepsi. I Szymon właśnie to też mamy wspólnych dużo widzów i którzy piszą, że chorujemy na tak zwany tozależyzm. Tak, to jest, ale to jest wbrew pozorom bardzo piękna idea, tylko tak. nie wszyscy ją, że tak powiem, dobrze głęboko poznali, ale to może będziemy mieli jeszcze kiedyś to rozwinąć. A też to, co powiedziałaś a propos, czy nie bójmy się cierpienia, ja bym to ponownie może odrobinkę doprecyzował, nie bójmy się dyskomfortu, mm-hmm. bo cierpienie to już tak jednak podniośle brzmi. Natomiast ten dyskomfort to jest właśnie to coś, czego, przed czym nas to przebodźcowanie, zwłaszcza w bańkach informacyjnych, próbuje chronić, żeby przypadkiem nie było tego dyskomfortu, że oto mądry człowiek mówi coś, z czym ja się nie zgadzam, prawda, na przykład i tak dalej. A właśnie być może zdrowiej byłoby dla nas wszystkich, gdybyśmy jednak dobrowolnie się na to wystawiali, bo ponownie, jeżeli zostawimy to automatom, to one nam tego nie dadzą, bo myślą, że wiedzą lepiej, że tak się wyrażę. No tak, ty mówisz właśnie dokładnie o dysonansie poznawczym, który jest właśnie dyskomfortem, bo nagle byliśmy czegoś pewni, prawda, i byliśmy, a tutaj nagle pojawia się jakiś element, który nas z tej pewności wytrąca. Cierpienie, jak powiedziałeś, cierpienie też nie jakoś od razu tak było. Tak? Cierpienia się boję, muszę przyznać trochę, ale tak. Ja sobie tam w to miejsce wkładam jeszcze ogólniejsze słabości. Zauważyłem, że słabość jest no, odkrycie własnej słabości jest czymś bardzo, bardzo... Moją ogromną słabością było to, nie, pewnie jeszcze dalej jest, że jestem konfliktowym człowiekiem. Miał o sobie bardzo dobre zdanie i zawsze mi się wydawało, że jestem niezwykle właśnie taki zgodny i Mirosław, no to ten, który sławi pokój i w ogóle, ale potem zauważyłem po reakcjach ludzi, że jednak łatwo robię konflikty i buduję konflikty i wtedy szukałem trochę pomocy, jak zacząłem tą słabość właśnie swoją i tak trafiłem na ruch spotkań małżeńskich i oni się zajmują właśnie dialogiem. Mm-hmm. I próbowali mnie trochę nauczyć, pierw powiedzieć, czym jest dialog, a potem tak troszkę uczy mnie dialogu. I oni mają takie trzy prymaty, jeśli chodzi o dialog. To jest prymat słuchania nad mówieniem, nawet jeszcze tak fajnie zbudowani, mamy dwoje uszy, jedne usta, nie? Prymat słuchania nad mówieniem. Drugie to jest prymat zrozumienia nad osądzaniem. My żyjemy w świecie, gdzie jesteśmy nieustannie przyciskani do tego, żebyśmy osądzili wszystko. To lajkowanie, hajtowanie, to jest wszystko oceń i zostaw. Nie? I trzecia sprawa to jest dzielenie się tym, co przeżywam, prymat dzielenia się tym, co przeżywam nad dyskusją. W dyskusji zawsze właśnie ktoś ma rację, ktoś rację nie ma, więc to żeśmy na początku mówili, że tu nie chodzi o rację, tu chodzi o budowanie relacji, a nie o rację. Więc oni takie trzy prymaty sobie stawiają. To jeszcze jest sprawa wybaczenia też, ale prymat słuchania nad mówieniem, prymat zrozumienia nad osądzaniem i prymat dzielenia się tym, co przeżywam, nad dyskusją, nad ustalaniem tego, kto ma rację. I w zasadzie w ich pojęciu tego długi czas nie mogłem zrozumieć, że dialog nie służy rozwiązywaniu problemów. Bo my często robimy tak, że mamy jakiś problem, jest problem, i stajemy naprzeciwko siebie i naparzamy się. Jedziemy, nie? I problem nie znika. Problem pod tytułem teściowa potrafi żyć bardzo długo, nie? Problem, nie wiem, z dzieckiem niepełnosprawnym albo z wadami charakteru naszymi, no nie znikną nagle. I w dialogu nie chodzi o to, żeby właśnie tak stać, tylko żeby stanąć razem po jednej stronie barykady, żeby był problem, a po drugiej stronie, żebyśmy razem stanęli. I na przykład, jak powiedziałeś, sprawa, jak się stawiałem cały czas, no, sprawa aborcji, co nas łączy wszystkich, którzy zajmują się tym tematem i to w sposób taki emocjonalny bardzo? Łączy nas to, że wszystkim nam zależy. Wszystkim stronom zależy. I to już jest coś wspólnego jest. Wszystkim nam zależy, nie? I dla nas wszystkich ta sprawa jest ważna, to jest coś istotnego, to jest coś, co nie możemy przejść obok sobie i tak od... No i może od tego, jakbyśmy wyszli, to już byśmy troszkę razem stanęli, nie? I może tylko w tej granicy jakby dialog mógł się odbyć, że ustalmy tylko to, że nam wszystkim zależy, nie? To być może już był jakiś punkt wyjścia. Mhm. Tak,
Ja myślę, że to jest właśnie bardzo dobry punkt wyjścia i też to, co powiedziałeś o tym, że dialog nie zawsze służy rozwiązaniu problemów, to jest bardzo słuszna uwaga, to jest taka uwaga, którą powinni sobie wziąć do serca wszyscy mężczyźni, zwłaszcza kiedy będą rozmawiać ze swoją drugą połówką, ponieważ to wszyscy to wiedzą. Wiesz dlaczego? Bo my tak szukamy, gdzie jest problem, tak, chcemy go rozwiązać, a wiesz dlaczego? Bo my faceci lubimy mieć wolne. Tak. I dlatego tak to wygląda. A kobiety lubią mieć problem, bo jest zawsze czym gadać. Może też tak być, ale to jest absolutnie prawda, że dialog wcale nie musi służyć rozwiązywaniu problemu, ponieważ czasem może służyć po prostu wspólnemu przetrwaniu czegoś problematycznego, ponieważ być może niektórych problemów nie da się rozwiązać już, być może z niektórymi problemami trzeba, niektóre problemy może trzeba po prostu przetrwać, zwłaszcza jeżeli ponownie jest to na przykład druga połówka nasza, to może po prostu, tak, to jest bardzo słuszna uwaga, że dialog może mieć znacznie więcej funkcji niż tylko rozwiązywanie problemu, chociaż oczywiście to też może następować, ale to jest takie coś, o czym my szczególnie, mam wrażenie, często zapominamy po prostu. No, Ewa, dopuścimy cię do głosu może. Tutaj było powiedziane, że w dialogu nie chodzi o rozwiązywanie problemów, ani też o ustalanie, kto ma rację. I tak się zastanawiam, bo wiele osób jakby mówi, że jest jakaś prawda, którą te osoby uważają za bardzo ważną prawdę i dlatego tej prawdy trzeba bronić. I jakby tak z takiej postawy wynika to, że nie chcę z nikim rozmawiać na ten temat, czy wchodzić w dialog, tylko chcę mojej prawdy bronić. Z miłości do prawdy. No a druga postawa bardziej polega na tym, która jest mi bliższa, że tak bardzo prawda jako idea, jako taka jest dla mnie ważna, że właśnie wchodzę w dialog, żeby nie stracić prawdy w tym, co mówi osoba, z którą w jakiś sposób się nie zgadzam, czy właśnie mój dyskutant. Czyli te dwie postawy trochę tej miłości do prawdy. Tak się zastanawiam właśnie, która jest ludziom bliższa i dlaczego. I to bronienie prawdy versus... Wracamy do tego, czyżeśmy zaczęli. Czy ta prawda jest najważniejsza właśnie? Czy w chrześcijaństwie nawet, czy nie jest ważniejsze spotkanie się z drugim człowiekiem, z Bogiem samym? Nie? Gdyby Bóg cały czas walczył o swoją prawdę, to nie wiem, jakby to nasze spotkania z nim wyglądały. Wiesz? Jak staję na modlitwie, to widzę, że Bóg jest mnie ciekaw. Nie? To, co żeśmy mówili o dialogu, nie? W zasadzie tu jakbyśmy chcieli wziąć tego, użyć jako technicznie tego użyć, okazuje się, że to nie da rady tak. To trzeba wejść w duchowość tego dialogu. A duchowość dialogu polega na tym, że jestem skupiony na tym, że ten człowiek jest dla mnie ciekawy. Jestem ciekaw tego człowieka. I sprawa prawdy, okej, ale pierwsza sprawa, znaczy jak Bóg stworzył świat, jak czytałem Księdze Rodzaju, Bóg stworzył świat, bo wszystko było dobre, wszystko było nawet bardzo dobre, ale jedna rzecz była zła. Jeszcze zanim pojawił się grzech na świecie, niedobrze, żeby człowiek był sam. To jest jedna rzecz. Niedobrze w tym sensie izolacja nasza jest czymś, i nie wiem, czy musimy zaraz wytaczać armaty pod tytułem prawda. To są potężne armaty. Nie? Może zostańmy sobie na tym naszym ludzkim poziomie takim, spotkajmy się, nie? Nawiążmy między sobą więź jakąś. I okaże się, że jak będziemy próbowali między sobą nawiązać więź, będziemy szukali zrozumienia wzajemnego, wysłuchania, to nagle się okaże, że ta prawda się sama jakoś pojawi. Tylko jedynie, że ktoś ma monopol na prawdę, no to wtedy już trudno. No to wtedy już... Ale ona gdzieś sama wypłynie, ona się zjawi, ona się pojawi między nami. To jest tak, czasami ludzie siadają i nagle czują, że jest ktoś jeszcze z nimi, nie? Że to się pojawia, to z ich spotkania to wynika. No. Ja się bardzo cieszę, że zakończyłeś ten wywód właśnie w ten sposób, ponieważ z tym naciskaniem na prawdę i z tym szukaniem prawdy to też trochę zależy, i zwłaszcza ze stwierdzeniem, czy w chrześcijaństwie chodzi o prawdę, to też troszeczkę zależy, jak rozumiemy to słowo, ponieważ łatwo można sobie pomylić prawdę z posiadaniem racji. I tutaj na pewno niekoniecznie o to chodzi, prawda? Ale też przypominam, że z perspektywy katolickiej mówimy, że Chrystus jest prawdą w tym sensie, że jest tym czymś, co jest ostatecznie tym, co jest
co jest pod tą zasłoną, tak? co jest tym prawdziwym, co nam się właśnie ujawnia, można powiedzieć, kiedy zaglądamy trochę dalej niż zwykle patrzymy. I w tym aspekcie właśnie bardzo może chodzić o prawdę w dialogu, jeżeli przestaniemy traktować dialog, nawet z osobą, z którą się nie zgadzamy, jako chęć przekonania go do drugiej osoby, do tego, bo jeżeli rozumiemy, że w dialogu chodzi o prawdę, jeżeli to rozumiemy jako muszę koniecznie zmienić twoje zdanie, żebyś ty myślał tak jak ja, to macie rację, że to jest rzeczywiście problematyczna perspektywa, ponieważ bardzo często tego się po prostu nie da zrobić. Natomiast jeżeli powiemy, że w dialogu chodzi o prawdę w tym sensie, że przedstawiamy swój pogląd, wysłuchujemy drugiej osoby i właśnie mamy nacisk na to spotkanie z drugą osobą, to bardzo dobrze właśnie to ująłeś, że w takich spotkaniach, w takim dialogu można nawet powiedzieć, może się okazać, że ta prawda się nam ujawni, ale to jest postrzeganie prawdy jako czegoś istniejącego, jako nie czegoś, co ja mam i do czego ja cię chcę nakłonić, tylko czegoś, co istnieje gdzieś obiektywnie i czegoś, co nam się ujawnia, czy też czegoś, co my odkrywamy. I to jest właśnie bardzo... dlatego mówiąc, że nie chodzi o prawdę czasem w dialogu, warto to doprecyzować, ponieważ ktoś może od razu zrozumieć to w sposób jakiś relatywistyczny, prawda, że nieważne, gdzie ta prawda jest, czy coś takiego. Nie, nie, bardzo ważne, tylko warto, aby właśnie warto postrzegać ją właśnie jako coś, co... albo kogoś być może nawet, co gdzieś jest, co można odkryć, a nie coś, co my komuś narzucamy i na co my mielibyśmy monopol właśnie. To są niuanse być może. To ale są ważne niuanse. Bardzo. Bo jeśli jako chrześcijanie chwycimy za sztandar z napisem prawda i wbijemy go w centrum chrześcijaństwa, to może się okazać, że to jest ideologizacja religii naszej. W centrum naszej religii nie jest prawda. Jest osoba. No tak, tylko że podobnie. Osoba Chrystusa jest w centrum nasz, a nie prawda. Tak, ale... To jest coś bardzo ważnego, ponieważ żebyśmy nie pomylili źródła z tym, co ze źródła wypływa. Źródłem jest osoba. To jest bardzo ważne. I Chrystus jest cały czas Bogiem i człowiekiem. Mhm. My wyznajemy bardzo dziwną religię, że wierzymy bardzo w człowieka. Tak. I w tym sensie to powiedziałeś, że Chrystus to jest prawda, ja też to jestem prawda. Mhm. W tym sensie tak. To ksiądz bardzo dobrze to ujął, że jeśli my wbijamy ten sztandar z prawdą w centrum, to jest pewne pomylenie porządków, ponieważ jeżeli ktoś postrzega prawdę jako pewien sztandar, który my niesiemy i który możemy sobie gdzieś umieścić, to rzeczywiście to jest pomylenie tych porządków, ponieważ to nie my wbijamy ten sztandar w to miejsce, to raczej my powinniśmy, to nie my powinniśmy wbić ten sztandar w naszym centrum, tylko raczej tak siebie zorientować, aby siebie orientować właśnie wokół tej prawdy. I ksiądz ponownie słusznie mówi, że w centrum jest osoba, ale ponownie ta osoba jest prawdą, ale warto... Ja wiem, że ja się tu czekam podobnie szczegółów i słówek, ale mówiąc, że Chrystus jest drogą, prawdą i życiem, w tym ujęciu pada słowo aleteia, prawda, z greckiego. I tu chodzi właśnie nie o prawdę, w sensie prawdziwość zdań, na przykład. To jest bardzo ważne, ponieważ w języku polskim to troszkę inaczej brzmi. To nie jest prawda w sensie prawdziwość zdań, to jest prawda w sensie czegoś, co się odkrywa, czegoś, co się ujawnia, gdy odkrywamy tajemnicę. To jest ta prawda, a nie w sensie prawdziwość zdań czy posiadania racji. Ale ja wiem, że się czepiam słówek, ale to są ważne słówka, mam wrażenie. No tak, ale jeśli w centrum mojego życia duchowego jest poszukiwanie prawdy, a to jestem na miejscu cały czas. I każdy, kto do mnie przychodzi, szukam, czy nie przychodzi do mnie z prawdą. Jaką prawdę im przynosisz, jaką prawdę mi objawiasz też. Nie? To jako człowiek poszukujący prawdy, jak najbardziej. Ale w centrum chrześcijaństwa jest osoba, a nie idea. Tak, to się zgadzam, jak najbardziej. Ale Monika, żeśmy cię zagadali. Mój Boże. A mówią, że kobiety dużo mówią. No, ale ja umiem słuchać. Sama sobie mówię. Muszę dalej jeszcze pociągnąć ten temat prawdy, bo akurat oglądałam pani Moniki, znaczy akurat jakiś czas temu oglądałam program pani Moniki z Grzegorzem Braunem i tam była ta kwestia prawdy dosyć mocno poruszona i poruszyło mnie to, co pani powiedziała, że właśnie jasne, jest jakaś prawda odnośnie faktów,
Ale jest pytanie, co my z tą prawdą robimy? I pani powiedziała właśnie, że pewne rzeczy, które pani wie, nie chce pani mówić, po to, żeby innych nie skrzywdzić. I tak się zastanawiam właśnie tutaj nad tym prymatem człowieczeństwa wtedy, w kontekście tej naszej dyskusji, właśnie tym prymatem człowieczeństwa, jakiejś takiej delikatności nad prawdą, czy może jakiegoś współdziałania tych dwóch czynników. No tak, bo ja tutaj nie chcę też znowu, żebyśmy zaczęli od tej definicji prawdy, bo trochę rzeczywiście poszło już tak filozoficznie, bo też możemy rozumieć prawdę jako fakt, a też możemy jako pewną prawdę objawioną, która nas ma wyzwolić. No w każdym razie rzeczywiście rozmowa z Grzegorzem Braunem była taką rozmową osoby głęboko wierzącej, jak mówi o sobie Grzegorz Braun, z osobą niewierzącą, jaką jestem ja, ale ja powiedziałam, że jestem niewierzącą chrześcijanką i pewne zasady chrześcijaństwa, moralności chrześcijańskiej, miłości bliźniego, to są dla mnie rzeczy, które są bardzo ważne. No i zadałam pytanie panu Grzegorzowi, jako tej osobie bardzo wierzącej, który bardzo dużo mówił też o Bogu. Zadałam mu pytanie, czy pan lubi ludzi? On bardzo dużo osób krytykował i bardzo takie sądy wydawał. Czy pan lubi ludzi? I rzeczywiście się w tym momencie tak żachnął, zatrzymał, po czym odpowiedział tak. Ja uwielbiam. Uwielbiam, że Pan Bóg stworzył nas każdego pojedynczo, nie na tuziny, nie na setki, ale każdego z osobna. Czyli no, powiedział coś bardzo pięknego, ale jednocześnie uciekł od tego ludzkiego, zwykłego pytania, czy Pan lubi ludzi. I ja potem powiedziałam też, że właśnie dla mnie też chrześcijaństwo to jest to, że prima się mówił, że prawda wyzwoli i tak dalej. I powiedziałam sobie, że no, nie, wydaje mi się, że czasami właśnie ja przez to moje jakieś tam myślenie chrześcijańskie czy odczuwanie świata, to gdybym chciała tylko powiedzieć, że no właśnie wyjawię różne prawdy, które mogłyby no, nawet jakieś tam nie wiem, no wpłynąć na czyjeś życie, no to ja tego no nie zrobię. I to nawet są to osoby, które, że tak powiem, mnie mocno atakują z powodów rodzinnych. To jest też taka rzecz, która tutaj w tym momencie padła, że mówisz, Moniko, że pan Braun uciekł od odpowiedzi, ale ludzi nie trzeba lubić z perspektywy nawet chrześcijańskiej, bym powiedział, tylko trzeba ich kochać. To nie jest to samo. To znaczy można kogoś nie lubić, ale i tak życzyć mu jak najlepiej i dążyć do tego, aby wszystko co najlepsze tę osobę spotkało. Natomiast jeżeli chodzi o prawdę i o wyjawianie pewnych rzeczy, to co powiedziałaś, to o ile dobrze pamiętam, nie wiem, czy to nie Sokrates miał kiedyś taki test, tak, że kiedy ktoś do niego przyleciał i może pomyliłem, może to był kto inny, to nie jest w tym momencie istotne. Ktoś do niego przyleciał i mu koniecznie chciał coś opowiedzieć, tak, to pytał, że zadaje trzy pytania. Czy jest pewien, że to jest prawda, co mu chce opowiedzieć i czy to komukolwiek pomoże, jeżeli on się o tym dowie? I był trzeci, który w tym momencie zapomniałem, ale chciałem się skupić na tym, czy wypowiedzenie tego, wyrażenie tego będzie miało jakikolwiek pozytywny aspekt, czy będzie z tego jakikolwiek faktyczny, jaki jest cel, dokładnie, jaki jest cel powiedzenia tego, ponieważ można powiedzieć, co jest technicznie rzecz ujmując prawdą, ale można to robić w celu na przykład zniszczenia kogoś, zaszkodzenia komuś, prawda, i tak dalej. I ponownie, skoro już tak przed sekundą weszliśmy na te tematy katolickie, to myślę, że tutaj Mirek się ze mną zgodzi, że z naszej perspektywy właśnie nie można rozpatrywać tej prawdy w oderwaniu od relacji z drugim człowiekiem, od tej miłości bliźniego i tak dalej, ponieważ no, my wierzymy, że gdzieś tam głęboko to wszystko się spotyka jednak. I że jeżeli się rozpatruje to, że tak powiem, ze wszystkimi tymi kątami, to ostatecznie ponownie to podejście powinno się spotkać jedno z drugim. Natomiast nie można pomijać tych aspektów. To znaczy można prawdą zniszczyć drugiego człowieka, prawda? I ponownie, jeżeli to się robi tylko dlatego, żeby kogoś zniszczyć, to oczywiście to można, to jest ponownie moim zdaniem też pomylenie pewnych porządków tutaj, prawda? Więc warto po prostu o tym pamiętać. Tak myśląc o tym, co zostało powiedziane, przyszło mi do głowy takie stwierdzenie, które no, jest dla mnie jakoś bardzo ważne, że człowiek nie może być nigdy środkiem do osiągnięcia celu. I to znaczy, mamy właśnie być ciekawi człowieka dla niego samego.
I wydaje mi się, że łączy się to właśnie z ideą dialogu i z tym, co zostało powiedziane odnośnie racji, odnośnie przekonywania i skonfrontowanie tego po prostu jestem tutaj dla ciebie, chcę ci zaufać, chcę ci czymś pomóc. Nie wiem, czy ktoś chciałby jeszcze coś skomentować na ten temat? Dlatego, co jeszcze Szymon mówił, przypomniał mi się taki obrazek. Po potopie Noe się upił. Strasznie się sklawił, chyba na Golasa nawet leżał. Jeden z jego synów starszych się z niego śmiał i naśmiewał i w ogóle, a drugi przed tyłem i przykrył ojca prześcieradłem i nie chciał na to patrzeć. No i który z nich kochał, nie? Tak, można powiedzieć, że ten pierwszy syn, który oczywiście w tym momencie odkrył coś, prawda, w sensie ukazał jakiś fakt wszystkim, prawda, ale właśnie tutaj należy zadać sobie pytanie, po co dokładnie to zrobił i czy komukolwiek to w jakikolwiek sposób pomaga? Czy zrobił to, bo faktycznie ta prawda miała kogoś doprowadzić do czegoś większego, czy po to, żeby kogoś zniszczyć, żeby kogoś skrytykować, żeby z kogoś się zaśmiać i tylko i wyłącznie tyle. Ponieważ oczywiście, wiecie, bo my się tutaj tak ponownie wchodzimy do ten temat, bo bardzo często jest też tak, że ujawnianie jakiejś prawdy, zwłaszcza i to widać też przecież w naszym obecnym dyskursie politycznym bardzo, no może kogoś urazić, może kogoś dotknąć, może kogoś zaboleć, prawda? Ale robi się to, mimo wszystko ujawnia się tą prawdę i mówi się o tej prawdzie, ponieważ ona dotyczy pewnych bardzo ważnych kwestii, z którymi się mierzymy i bez powiedzenia tej prawdy nie da się ich rozwiązać na przykład, prawda? Ale wtedy ten, być może nawet właśnie jakiś ból, który jest sprawiony drugiej osobie tym, że ta prawda ujrzała światło dzienne, jest no, niefortunnym skutkiem ubocznym, ale to nie o to w tym chodzi, prawda? Ponieważ no, wielokrotnie jest tak, że ujawnienie pewnej prawdy kogoś zaboli. No tak, i jeżeli ktoś to robi tylko po to, żeby kogoś to zabolało i nie ma to żadnego innego celu, nie wynika z tego nic dobrego poza tym, że kogoś to boli, no to jasne, można się zastanowić, po co właściwie ktoś to robi i jakie są jego motywacje, ale jeżeli mówimy coś prawdziwego, na przykład, żeby zwrócić uwagę na pewien poważny problem, bo jeśli nie zwrócimy na niego uwagę, to on nam wybuchnie w twarz 20 razy więcej za jakiś czas, no to przykro mi, nawet jeżeli kogoś zaboli to, że powiedzenie tutaj, to ponownie tutaj zbytnie przejęcie się tym, że być może kogoś coś zaboli, byłoby ponownie pomieszaniem tych porządków, ponieważ trzeba patrzeć na to właśnie kompleksowo. To nie jest wszystko takie proste i nie można popadać w żadną stronę tutaj zbytnio, mam wrażenie przynajmniej po prostu zbytnio w jedną stronę na żadnej z tych płaszczyzn, bo łatwo jest zafiksować się na ten jeden aspekt patrzenia na to chociażby to wypowiadanie prawdy i przesadzić. A mamy właśnie teraz takie czasy i takie tematy i to wszystko się dzieje wokół nas, trzeba po prostu delikatnego podejścia do tego, ponieważ mamy ludzi, którzy przesadzają w każdą ze stron, tak? Mamy ludzi, którzy epatują rzeczami, które są technicznie prawdziwe, ale mówią to wyłącznie i tylko i wyłącznie po to, żeby komuś zrobić na złość i mamy ludzi, którzy skrzętnie ukrywają prawdę, ponieważ jej wypowiedzenie byłoby dla kogoś niewygodne, prawda? I trzeba, mam wrażenie, w tym wszystkim nawigować, pamiętając właśnie o tym, że ta prawda jest po to, żeby doprowadzić nas do czegoś większego, a nie po to, żeby realizować czyjeś własne emocjonalne zachcianki i tak dalej. Wydaje mi się, że warto to po prostu było rozwinąć. Cały czas wraca pytanie, co jest w centrum? Czy w centrum jest idea, czy w centrum jest osoba, człowiek? Nie? Jak będzie człowiek w centrum, no to będzie nam dużo łatwiej, mi się wydaje, z tą prawdą jakoś się zmierzyć. Jeśli będzie czysta idea, to no, trzeba zawsze sobie powiedzieć, uwaga, człowiek jest też człowiek. Ale jest jakiś człowiek jeszcze. Delikatny, wrażliwy, tak samo jak ja, który będzie przeżywał, którego może tego nie wytrzymać. Też. Po co to? Myślę, że możemy zostać tym obrazkiem właśnie Noego, którego trzeba najpierw przykryć, którego trzeba najpierw poczekać, aż się zwieje w tym momencie swoim trudnym. A później możemy z nim rozmawiać. Jakoś tak, przyznam, że przemówił do mnie ten obraz bardzo. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie, dziękuję moim rozmówcom i dziękuję wszystkim, którzy nas oglądają. Przyznam, że dla mnie samej to była bardzo interesująca rozmowa i nie spodziewałam się, znaczy spodziewałam się, że będzie dobra, ale nie spodziewałam się, aż że będzie tak dobra. Za chwileczkę wy... Takim zainteresowaniem to słuchałaś, że no, wiesz... Było bardzo proste. Staram się uczyć słuchania, bo generalnie to jestem gadło z natury, więc dzisiaj spróbuję czegoś innego. Jak ja chciał sobie tak radzić z moimi wadami charakteru, jak ty sobie radzisz, Boże.
Mirku, to ja zapraszam do mnie do programu i porozmawiamy o tym. Na kawę chętnie, będę w Warszawie, to mogę spać. Teraz jeszcze porozmawiamy po zejściu z anteny, że tak powiem. W każdym razie jeszcze raz dziękuję. Za chwileczkę w komentarzach pojawi się też link do formularza Google, jeśli byście chcieli więcej wiedzieć o naszej organizacji World Youth Alliance, gdybyście chcieli, żebym się z Wami skontaktowała i powiedziała Wam o dalszych inicjatywach. Pojawią się też linki oczywiście do programów Pani Moniki i do programów Szymona. Także życzę wszystkim dobrego wieczoru i mam nadzieję, że uda się zostać w kontakcie. Dziękuję. Dziękujemy również. Dobrej nocy.